W Łukowskim Szpitalu uruchomiona została poczta pneumatyczna. To system szybkiego przesyłania próbek materiału biologicznego za pomocą rurociągów z oddziałów szpitalnych do laboratorium. Poczta działa na zasadzie pneumatycznej, czyli ciśnienia powietrza, które powoduje start takiej puszki, jak tam jest widoczna. Ta puszka, stacje wysyłkowe znajdują się na wszystkich oddziałach szpitalnych lub prawie wszystkich oddziałach szpitalnych, bo gdzieniegdzie taka stacja obsługuje dwa oddziały. To powoduje przede wszystkim oszczędność czasową pracy, bo personel nie musi donosić badań, próbek do laboratorium, tylko one są wstawiane do tej stacji, odpowiednio zabezpieczone. Ciśnienie pneumatyczne wypycha taką puszkę, która z dosyć dużą prędkością, bo to jest od 2 do 4 metrów na sekundę, wędruje tutaj do stacji. Sygnał dźwiękowy mówi, że taka puszka dotarła, pracownik laboratorium ją otwiera i te badania są drogą komputerową wysyłane na oddziały, czyli to jest duża oszczędność czasu i przede wszystkim nie wymaga to, że pracownik, kiedy może się zajmować pacjentami, bo to najczęściej jest pielęgniarka, jest poza oddziałem, nosi te badania do laboratorium. To planowaliśmy już to pocztę od dawna, z tym, że były kwestie, wiadomo, związane z finansami. Nie? Brak środków powodował, że ten projekt był w myślach naszych, ale nie był realizowany. Na szczęście, albo nieszczęście, w międzyczasie pojawiła się pandemia, pojawił się tak zwany fundusz przeciwdziałania COVID i z tego funduszu udało nam się w 100% zrefundować całe to przedsięwzięcie. Nowoczesny system szybkiego przesyłania próbek ma przyczynić się do wzrostu jakości usług medycznych świadczonych w Łukowskim Szpitalu. Rozmawiałem z pracownikami, są bardzo zadowoleni i z tej lokalizacji laboratorium i z tego właśnie, że ta poczta pneumatyczna została uruchomiona. Myślę, że to wkrótce będzie można się przekonać, że to nie była żadna fanaberia moja i dyrektora, że chcieliśmy wydać ponad 600 tysięcy złotych, tylko jest to coś tak nowoczesnego, co będzie za kilka lat standardem w każdym szpitalu powiatowym, a my to mamy już dziś. Nie jest to jedyna inwestycja w Łukowski SPZOS. Tak, Łukowski SPZOS oprócz tego, że jest bardzo dużym zakładem leczniczym, bo mamy ponad 500 łóżek, ponad 1000 osób personelu, począwszy od lekarzy, poprzez pielęgniarki, pracowników laboratorium, rehabilitantów, pracowników biurowych, to jest również też nasz dużym terenem budowy. Przez ostatnie lata ciągle na terenie naszego szpitala coś się dzieje i działo się będzie nadal, bo teraz jesteśmy w trakcie remontu w głównym budynku, zaraz przy wejściu do szpitala. Tam właśnie są remontowane dawne pomieszczenia po laboratorium i po oddziale reumatologicznym, który został przeniesiony w inną lokalizację. Dostaliśmy na te zadania prawie 5 milionów złotych z tak zwanych funduszy covidowych i jak widać nie marnotrawimy ani złotówki. Te pieniądze są po prostu bardzo dobrze zainwestowane i bardzo dobrze wykorzystane dla potrzeb naszego szpitala i całego SPZOS-u. Koszt budowy poczty pneumatycznej wyniósł blisko 600 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z dotacji otrzymanej przez szpital z Ministerstwa Zdrowia.